dziecka dążyłam do tego, żeby właśnie stać się dzisiaj w takim miejscu i żeby grać tutaj koncert z własnym zespołem, z własnym repertuarem. To była bardzo wyboista, trudna droga. Jeżeli robi się to, co się kocha, to tak jest. No i od dzieciństwa po prostu rodzice mnie wozili do różnych nauczycieli, na różne zajęcia rozwijające muzycznie. Potem właśnie poszłam do Lublina, do szkoły muzycznej, na wokal jazzowy. Teraz aktualnie studiuję w Gdańsku na Akademii Muzycznej. Cały czas się rozwijam, cały czas piszę utwory, też nagrywam i wstawiam tą swoją muzykę na streamingi, także serdecznie zapraszam na Instagramie, na TikToku, na Facebooku pod imieniem Natalia Marczuk albo pod pseudonimem Marczunia. Jeżeli chcecie posłuchać mojej muzyki, to zapraszam na serwisy streamingowe, na Spotify, Tidal i tak dalej. Na YouTubie są również piękne teledyski, także możecie też je obejrzeć. W tym roku, tak mi się wydaje, znalazłam w końcu tą swoją muzykę. Przez to, że studiuję jazz, to ta naleciałość jazzu też jest słyszalna w moich utworach. Także wcześniej tworzyłam soulowo, jazzowo. W tym momencie bardziej tworzę indie pop, indie folk, alternatywa. Inspirowałam się bardzo mocno w tym roku zespołem Fleet Foxes. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam serdecznie, żeby ich posłuchać, bo są naprawdę cudowni. Też przez ten rok bardzo dużo się zastanawiałam nie tylko nad brzmieniem mojej muzyki, ale także nad tą całą otoczką, jak będę wyglądała, jak będą wyglądały moje social media, jak będę właśnie chciała się spotykać z moimi fanami. I ten merch powstał właśnie na potrzeby tych koncertów. Są to pocztówki, na których można napisać refleksje dotyczące tych koncertów. Są też naklejki z fragmentami moich tekstów. Są też wizytówki, ale także właśnie ręcznie robiona biżuteria, czyli ręcznie zrywane kwiaty zatopione w żywicy stali chirurgicznej. Przepiękne rzeczy, mam je na sobie, także jeżeli nie załapaliście się na koncerty, to serdecznie zapraszam na moje social media, będziecie mogli je też kupić drogą pocztową. Jakie są moje plany? Wydawanie singli, następnie wydanie płyty, koncerty, granie na festiwalach, na showcase'ach. Jest tego masa, jest bardzo dużo rzeczy, które na pewno chcę zrobić. Po prostu chcę pokazywać ludziom w końcu moją muzykę i to, co we mnie gra. Jestem zachwycona tym miejscem. Klimat ma niesamowity. W ogóle muzyka Natalii w ten klimat się wlepiła po prostu idealnie. Także to jest wspaniałe miejsce na koncerty. Także myślę, że będziemy realizować je częściej. Tak naprawdę stodołę stworzyliśmy na własne wesele ze swoim mężem, ponieważ nie mieliśmy gdzie zrobić wesela koło nas. Jesteśmy z Białej Podlaskiej, stąd pochodzi ta posesja była po dziadku mojego męża. Stała sobie, marnowała się, więc postanowiliśmy nadać jej drugie życie, zrobić tutaj coś fajnego, mam nadzieję, że nam wyszło. Więc znajduje się tutaj taka duża stodoła, gdzie często wynajmowana jest na wesela, na inne przyjęcia okolicznościowe. Mniejsze, większe, firmowe. Mamy też na posesji mniejszą stodołę, gdzie też możemy zorganizować mniejszą imprezę, jakieś wieczory panieńskie, albo w ogóle co kto sobie wymyśli, to robimy. Budynek gospodarczy, gdzie przearanżowaliśmy go na toalety, na miejsce dla cateringu, bo nie mamy swojej kuchni, współpracujemy z różnymi cateringami i mamy też super domki polowe, można powiedzieć. Są to takie domki wymyślone trochę przez nas. Są to takie, można powiedzieć, mini namioty z drewna. Chcieliśmy tutaj oddać taki klimat łąkowy, sielski. Przerobiliśmy jeszcze nasz dom dziadka Staśka na pokoje, także jest co robić. Mamy tutaj fajny teren, zielony dookoła. Olgo, Mazanówka, przecież to jest koniec świata. I właśnie o to chodzi, że nie mamy, mamy tu sąsiadów. Sąsiedzi się bardzo cieszą, że mamy tutaj takie miejsce. Jak było widać, tutaj prawie cała wioska nasza mazanówkowa się zeszła. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie naszych sąsiadów i dziękuję za to, że nam pomagacie, bo sołtysowa nasza wspaniała nam tutaj pomaga w organizacjach. Tutaj obok sąsiad wybiera nam szambo, także wszyscy tutaj działamy prężnie, cała wieście. Nasza rodzinna, powiem. Firma rodzinna. Tak, rodzinna firma mazanówkowa. Czy taka już się urodziła? Czy ktoś mnie tak po prostu urodził?
żebrem ma.